Namaste. Witaj. Zapraszam Cię na jogę dla początkujących. Jeżeli wkraczasz właśnie na ścieżkę jogi i rozpoczynasz swoją podróż i przygodę z jogą, to ta praktyka będzie właśnie dla Ciebie. Będzie to delikatna praktyka pozwalająca Ci poczuć i rozbudzić świadomość swojego ciała i przejść sobie krok po kroku przez podstawowe asany. Natomiast jeżeli już jesteś na tej ścieżce jogi i potrzebujesz takiej praktyki, która Cię uspokoi, uziemi i pozwoli na takie przyjemne przejścia, spokojne, płynne przejścia pomiędzy asanami, to również ta praktyka jest dla Ciebie. Także zaczniemy sobie na siedząco. Nie potrzeba nam żadnych dodatkowych pomocy jogowych. Natomiast jeżeli czujesz taką potrzebę i chcesz usiąść wyżej na początku, czy na kocu, czy na wałku, czy na kostce, to oczywiście śmiało możesz z tego skorzystać. Także usiądź wygodnie, ustaw sobie stopy pod kolanami, wyciągnij plecy, puść barki luźno, odłóż sobie ręce na kolana i wyciągnij boki i plecy. Odchyl się delikatnie do przodu, do tyłu i postaraj się znaleźć swoje centrum, tak żeby ustawić mniej więcej głowę, kręgosłup i miednicę w linii. Masz długie, proste plecy, barki rozluźnione i przeniesiesz sobie teraz jedną dłoń na brzuch, a drugą dłoń w okolice serca. Zamkniesz oczy i weźmiesz 5 głębszych oddechów, tak żeby poczuć pracę lewej, prawej dłoni, jak będą się unosić wraz z brzuchem i klatką piersiową. Także zamykamy sobie oczy, puszczamy barki miękko i bierzemy 5 spokojnych wdechów nosem. I wydechy mogą być też nosem bądź ustami. Postaraj się z wydechem uziemić, rozluźnić. Z wdechem rozbudź klatkę, brzuch i wyciągnij kręgosłup w górę. Na wydechu się przyjemnie uziemiamy, sprowadzamy już do tej chwili, tak żeby w pełni poczuć swoje ciało. Kolejny głęboki, szeroki wdech. I kolejny miękki wydech. Dłonie opadają wraz z klatką, brzuchem. I jeszcze jeden wdech. Długi wydech. Powoli bokiem z wdechem unieś ręce w górę. Wyciągnij plecy, boki, ręce szeroko ustaw. Unieś głowę i się wyciągnij. Z kolejnym wydechem połącz ręce nad głową i opuść w dół na wysokość serca. Otwórz sobie pomalutku oczy. Otwórz dłonie i połącz wszystkie czubki swoich palców. Przenieś je na barki, otwierając łokcie na boki. I z kolejnym wydechem zroluj plecy, połącz łokcie, opuść brodę. Z wdechem zacznij rysować duże koło, otwierając łokcie szeroko, unosisz głowę, mostek. Wydech w dół, rolujemy plecy. Wdech w górę, łokcie rysują duże kółeczko. Rozbudzamy sobie barki, szyję i cały kręgosłup. Także we własnym tempie na wdechu przez nos idziesz w górę, na wydechu też przez nos spływasz w dół. Jeszcze 2, wdech, wydech, możesz śmiało zamknąć oczy, poczuć jak ciało się rozbudza, wyciąga, długi wydech w dół. Wdech, wracamy sobie w górę, łokcie do boku, spójrz przed siebie, puść barki i odchyl się w prawo. Lewy łokieć w górę, zostaw lewy pośladek, spójrz za lewym łokciem i wyciągnij lewy bok. Wdech i z wydechem centrum, wdech do góry i wydech, odchyl się na lewo, lewy łokieć w dół, prawy łokieć w górę. Prawy pośladek na macie, czujesz cały prawy bok. Jest wdech do krawędzi żeber. I długi wydech, pomalutku wracamy. Rozluźniamy sobie dłonie i paluchy. Możemy sobie poruszać i przeniesiemy sobie prawą rękę na lewą nogę. Lewą rękę w górę i z wydechem delikatny skręt w
części piersiowej w lewą stronę. Weź wdech, żeby się wyciągnąć, wydech, żeby odrobinkę skręcić się w lewo. Powoli lewa ręka wraca, idzie na prawe kolano, prawa ręka w górę, wdech i skręcamy się w drugą stronę. Pamiętaj, oddychasz spokojnie, cały czas oddech. Cały czas ciało podąża za oddechem, czyli wdech jest do góry, a wydech delikatny skręt w prawo. Wyprowadź sobie głowę i prawą rękę. Pomalutku przejdź do klęku, także przenieś nogi bokiem do klęku. Odstaw sobie dłonie, odstaw sobie kolanka na szerokość bioder, barki wycofaj i przejdź przez kilka kocich grzbietów. Więc wydech, okrągłe plecy, otwieramy tył, rozszerzamy łopatki. Wdech, puść brzuch w dół, unieś serce, głowę, poczuj przyjemnie otwieranie przodu. Wydech, otwieramy tył, chowamy serducho, głowa luźno. Wdech, góra. Spójrz przed siebie. I wydech, neutralne ustawienie kręgosłupa. Pociągnij pośladki do podwiniętych palców u stóp, tak żeby je rozbudzić. Ręce wyciągnij do przodu i postaraj się przeciągnąć. Wyciągnąć boki, plecy. Możesz opuścić czoło na matę, możesz zostawić głowę pomiędzy ramionami i aktywnie się wyciągasz. Ręce do przodu, pośladki do tyłu. Wdech i długi wydech. Przespaceruj się teraz rękoma na lewą stronę i wyciągnij prawy bok. Wdech się wyciągasz, wydech swobodnie opadasz na lewą nogę. Wszystko zgodnie z oddechem. Na spokojnie, pomału. Zmień sobie stronę. Ręce na prawo. Wyciągamy lewy bok. Trzymaj lewy pośladek przy lewej pięcie. Puść barki luźno, tak żeby ich nie napinać dodatkowo. Szeroki wdech i miękki wydech, spływasz w dół. Pomalutku wracamy sobie do klęku. Wypychamy bioderka do przodu, zginamy łokcie przy bokach ciała. Opuszczamy klatkę, czoło na matę. Doklejamy stopy, doklejamy dłonie przy klatce piersiowej, angażujemy pośladki i z wdechem delikatna kobra, serce, głowa w górę. Możesz patrzeć na matę, możesz patrzeć przed siebie. Bardzo delikatne uniesienie, takie żeby czuć, że to jest przyjemne dla dolnej części kręgosłupa. Weź głębszy wdech. Dłuższy wydech, zejdź w dół. Weź wdech, przejdź do klęku. I weź wydech, przejdź do psa z głową w dole. Odepchnij się porządnie od każdego palca u swojej dłoni. Popchnij biodra w górę i do tyłu, wyciągając boki. Poruszaj głową, tak żeby upewnić się, że jest luźna, swobodna i możesz śmiało pochodzić sobie, zginając naprzemiennie nogi w kolanach. Raz prawa, raz lewa. Przyjemne rozbudzanie tyłów nóg, wydłużanie boków całego kręgosłupa. I teraz przygotuj się do tego, żeby unieść prawą nogę na wdechu w górę. Wypchnąć piętę, wydłużyć całą prawą nogę. I z wydechem stopa pomiędzy dłoni. Opuść kolanko pomiędzy dłońmi. Opuść prawą stopę pomiędzy dłońmi, a lewe kolanko na macie. Opuść biodra i powoli z kolejnym wdechem wejdź w górę. Wyciągnij boki, wyciągnij ręce. Możesz spojrzeć pomiędzy dłonie, a możesz dłonie sobie połączyć. Tak, ale pamiętaj, że luz i swoboda dla barków. Także jak coś, to rozstaw dłonie na szerokości barków. Głęboki wdech, jak taka strzała, rośniemy w górę. Wydech, lewe bioderko, lekko w dół. Na wydechu opuść dłonie na matę, na czubki swoich palców. Doklej lewą dłoń. I za prawą skręć się w prawą stronę. Otwieramy klatkę piersiową w prawą stronę. Głębszy wdech, dłuższy wydech. I teraz możesz dodać lewą nogę, lewe kolano w górę. Ściągnij lewą piętę w tył i w dół. Poczuj cały tył lewej nogi.
Z wydechem pomalutku opuść prawą rękę na matę, lewą rękę na matę i przejdź do psa z głową w dole na wydechu. Głębszy wdech, dłuższy wydech, śmiało możesz pochodzić, pobujać biodrami. Ręce masz na szerokości barków, stopy na szerokości bioder. I zmienimy sobie nogę, więc na Twoim wdechu lewa w górę, pięta wypchnięta, aktywna noga. Wyciągnij i z wydechem przenieś pomiędzy dłonie. Prawe kolanko na matę, opuść przód prawej nogi, prawą stopę i z wdechem wejdź w górę. Głęboki wdech. Puść barki, wyciągnij kręgosłup. Możesz ręce połączyć do namaste, a możesz utrzymać je na szerokości swoich barków. Wdech. I wydech, opuść ręce na matę. Opuść czubki palców na matę i za lewą ręką z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Otwieramy klatkę piersiową w lewo. Barki miękkie i dołącz sobie prawą nogę. Unieś ją w górę, ściągnij do tyłu, weź głębszy wdech. Dłuższy wydech, opuść lewą rękę na matę i przenieś prawą nogę do lewej, do przodu. Spłyń sobie w dół do skłonu, do uttanasany i zapleć ręce na łokciach. Przyjemnie się wyciągnij, wydłuż długie, proste plecy, nogi zgięte. Z kolejnym wdechem wejdziemy w górę, calutkie ciało się wyprostuje, sięgnij wysoko. I wydech, opuść ręce na wysokość mostka. I wdech do góry. I wydech do pozycji krzesła, więc zegnij nogi w kolanach. Możesz stopy połączyć, możesz kolana połączyć. Pępek lekko zbliż do kręgosłupa. Wyciągnij boki, spójrz przed siebie. Poczuj silne nogi, rozpłaszczone stopy na macie. I z kolejnym wydechem pomalutku spłyń w dół. Uttanasana, czyli pełen skłon, zapleć sobie ręce na łokciach, z wydechem się wyciągnij. Z kolejnym wdechem wejdź w górę do półskłonu, ręce ustaw na udach, długie boki, długie plecy, postaraj się wyprostować nogi, wyciągnąć kręgosłup, szyję. I z kolejnym Twoim wdechem opuścisz ręce na matę, przeniesiesz prawą nogę daleko do tyłu, i wciskając lewą stopę wejdziesz w górę. Głęboki wdech. Skoncentruj wzrok. Ukorzeń lewą stopę. Z wydechem zegnij ręce w łokciach. Unieś klatkę, unieś wzrok. Z kolejnym wydechem opuść dłonie na matę. Przenieś lewą nogę do tyłu, do prawej i przejdź do pozycji kija. Czyli ustaw całe ciało w jednej linii. Rozpłaszcz dłonie, czubek głowy do przodu, wzrok na matę. Z wydechem kolana, stopy na matę, zegnij łokcie przy bokach ciała i opuść tułów w dół. Na wdechu unieś serce, klatkę delikatnie w górę. Stopy na macie, pośladki aktywne. Wdech nosem, wydech nosem, spłyń w dół. Wdech jest klęk. I wydech, pies z głową w dole. I zostań sobie na 5 spokojnych oddechów w pozycji psa z głową w dole. Zamknij oczy i postaraj się skupić na tym, jak oddychasz, jak się czujesz. Wdech, wydech. Śmiało możesz przechodzić sobie z nogi na nogę. I przeniesiemy sobie teraz z kolejnym wdechem prawą stopę pomiędzy dłonie. Lewa noga zostanie z tyłu. Skoncentrujesz wzrok przed sobą, dociśniesz prawą stopę i z wdechem wejdziesz w górę, mobilizując całe ciało. Puść barki, ręce wyciągnij w górę. Z wydechem zegnij je w łokciach. Mostek, serce, wzrok delikatnie w górę. Z wydechem opuść ręce na matę. Przejdź do pozycji kija. Z kolejnym wydechem opuść kolana, stopy i zejdź w dół do leżenia na brzuchu. Wdech kobra,
Unieś serce, głowę i wydech miękko spłyń na matę. Przeniesiemy sobie teraz lewą rękę do boku, prostą w łokciu, w linii z barkiem. Zegniemy prawą nogę w kolanie, unosząc ją w górę i przetoczymy się na lewy bok, przenosząc prawą nogę na lewo. Opuścisz sobie lewe ucho i poczujesz teraz to, co się dzieje z lewym barkiem, z lewą ręką. I zostaniesz na chwilę tutaj, jeżeli jest to dla Ciebie przyjemne. Prawe bioderko się przyjemnie otwiera, prawe kolano patrzy w górę. Głowa, szyja luźno. Weź wdech. I pomalutku wracamy sobie do leżenia na brzuchu. Czoło na matę. Ułóż całe ciało na płasko. I przenieś prawą rękę do boku, nadgarstek w linii z barkiem. Lewa noga w górę, zegnij ją w kolanie i odepchnij się od lewej ręki, przenieś nogę na prawo. Opuść prawe ucho na matę i zostań na kilka spokojnych oddechów, rozbudzając prawy bark, prawą stronę, prawe ramię. Wdech długi, wydech miękki. Obserwuj to, jak oddychasz cały czas. I pomalutku wróć. Opuść sobie bioderka, czoło na matę, doklej dłonie. Wdech, wejdź do klęku. I wydech, połącz sobie kolanka i usiądź na piętach. W razie czego możesz usiąść w siadzie skrzyżnym. Wyciągnij sobie ręce w górę z wdechem. Z wydechem lewa ręka na prawą nogę, prawa ręka do tyłu na czubki palców na matę i delikatnie skręcamy się w prawo, prostując plecy. Wzrok sobie podąża, ale nie skręcamy się zbyt głęboko w odcinku szyjnym. Postaraj się utrzymać proste plecy, miednicę w centrum. Głębszy wdech. Dłuższy wydech. Głowa wraca, ręce wracają, wdech góra i wydech, prawa ręka na lewą nogę, lewa ręka do tyłu, przejdź do delikatnego skrętu w lewą stronę, poczuj to, co się dzieje w części piersiowej, w jamie brzusznej, czyli ten masaż. Wdech, wyciągasz się w górę, wydech, lekko odkręcasz w lewo. Wraca głowa, wraca klatka, wdech, ręce w górę, unieś też biodra w górę. Wydech, przenieś sobie ręce na dolne plecy. Ustaw kolana na szerokości bioder razem ze stopami. Wypchnij delikatnie bioderka do przodu, łokcie schowaj do tyłu za siebie, rotując barki na zewnątrz. I pomału unieś mostek, klatkę i głowę w górę. Bioderka lekko wypchnij do przodu. Unieś serce, możesz zamknąć oczy. Weź 3 spokojne oddechy do tej przestrzeni, którą tworzysz teraz w sercu, w klatce. I długie wydechy. Pomalutku wraca głowa i wraca tułów. Połącz duże palce u stóp. Usiądź na piętach, kolana możesz dać delikatnie szerzej i wyciągnij się do pozycji dziecka. Opuścimy czoło na matę, opuścimy przyjemnie ręce na matę. Możesz się przekołysać. Weź 5 głębokich oddechów do brzucha i długich wydechów, które pozwolą Ci rozpłaszczyć się na macie. Wypuść całe nagromadzone powietrze. Puść barki, puść czoło, dłonie. Poczuj, jak na wdechu rozszerza się brzuch, dolne plecy. A na wydechu, jak wszystko mięknie. Wszystko spływa z Twoich barków, z dolnych pleców. I pomału unieś sobie głowę. Unieś sobie klatkę
przejdź stopami bokiem do przodu, wyciągnij stopy przed siebie i pomalutku zroluj sobie plecy do leżenia na macie. Przyciągnij kolana do klatki, puść barki, rozpłaszcz dolne plecy, miękko puść barki, łopatki i z kolejnym wydechem rozrzuć sobie nogi na macie. Rozrzuć prawą, rozrzuć lewą nogę, przechodząc do siawasany też na 5 oddechów. Jeżeli masz ochotę, to oczywiście zostań dłużej. Rozrzuć ręce i zamknij oczy. I pozostań teraz w pełnej koncentracji na swoim ciele, na swoim oddechu, tak żeby budować sobie pomału świadomość ciała i tego, co się dzieje w głowie, umyśle. Z wydechem puszczasz ciężko całe ciało. Puszczasz nogi, stopy, ręce. Czujesz, jak przyjemnie twoje ciało spływa. Zauważasz wdech i wydech, który cię wycisza, uziemia. Obserwuj to, jak oddychasz. I pozwól, żeby to przyjemne uczucie ciszy, spokoju zagościło w twoim ciele. I możesz pozostać jeszcze w siawasanie, a możesz pomalutku poruszać palcami i położyć się na prawym boku. Zostaw zamknięte oczy, jeżeli możesz, do samego końca. I pomalutku usiądź. Usiądź w siadzie skrzyżnym, tak jak zaczynałaś. Przenieś jedną rękę na brzuch, drugą w okolice serca. Wyprostuj plecy, puść łokcie. Weź głębszy wdech nosem. Dłuższy wydech ustami. Jeszcze przez chwilę pozostań w ciele, pozostań na macie. I pomalutku połącz sobie dłonie, pochyl głowę. Podziękuj sobie, podziękuj swojemu ciału i otwórz oczy. Namaste. Mam nadzieję, że ta praktyka pozwoliła Ci przede wszystkim poczuć swoje ciało w przestrzeni i przede wszystkim też pobyć ze swoim oddechem w takiej przyjemnej ciszy. Także dziękuję Ci bardzo, zapraszam do kolejnych praktyk i mam nadzieję, że widzimy się na macie. Do zobaczenia.